Pokażę wam, jak umyć to cudowne warzywo. Otrzepuję nadmiar ziemi i wkładam pora do kubła z wodą. I teraz nacinacie go w tym miejscu. W ten sposób, otwierając pora, ukazuje się jego serce. I w tym miejscu zazwyczaj jest trochę piachu. Pora zanurzam i myję go porządnie w środku. I to jest, proszę państwa, czysty, pachnący wsią por, który zaraz zamieni się w surówkę. Pora siekam na cienkie plastry. Posiekanego pora wsypuję do miski. Do mojej surówki trafi jeszcze świeże jabłko malinowe, które przed chwilą zerwałem z sadu. I słupki fruwają do pora. Do surówki dodam jeden liść kapusty czerwonej. Liść zawijam w rulon i kroję na cienkie plastry. Dosłownie dodaję do surówki jeden liść. Teraz odrobina marcheweczki. Przecieramy ją na tarce. Marchewka trafia do surówki. I mieszam wszystkie składniki surówki. Spójrz na różnorodność tych warzyw, kolorów, smaków. Zawsze powinna być dominująca ilość pora, dlatego że w końcu to surówka spora jest. Do surówki już zrobię szybki dressing, do którego użyję jogurtu naturalnego. Dodam 3 łyżki majonezu. Pomimo, że jest trochę kaloryczny, to raz na jakiś czas pozwólcie sobie na dobry majonez, najlepiej domowy. I wielka łyżka musztardy francuskiej, to ta musztarda z ziarnkami gorczycy. Do miseczki dolewam trochę wody, żeby konsystencja była bardziej płynna. I ocet, który wzmocni cały dressing. I na końcu przyprawiam solą i pieprzem. Okej, dodam jeszcze 2 rzeczy do surówki. Fasolę jaś, którą wcześniej ugotowałem w słonej wodzie, spowoduje, że surówka będzie bardzo sycąca. 3 garście w zupełności wystarczą. I pora na dressing. I teraz wszystko zamieszam. Do surówki zrobię jeszcze jeden dodatek, na ciepło tym razem. Usmażę kurki i zrobię z nich chrust. Kurki trzeba złapać w dłonie i urywać włókniste kawałki. Po prostu je poszarpię. Na patelni rozgrzeję 1/3 kostki masła. Dzięki rozwłóknieniu kurek zrobi się z nich idealny chrust. Będą chrupkie. I zajmę się korzonkami pora, które wcześniej porządnie umyłem. Kroję je na drobne kawałki. I przerzucam na patelnię. Wykorzystam też chleb razowy, który na patelni zamieni się w chrupkie grzanki. Posiekany czosnek dodaję na patelnię. Orzechy włoskie siekam na blacie na drobniejsze kawałki. Do chrustu dodam jeszcze sól i pieprz. Tak przygotowany chrust to świetny dodatek do sałat. Jest tu pełno aromatu.